Dzień dobry, witam serdecznie publiczność studiów, witam Państwa i zapraszam na wielką grę. Nasza główna nagroda to 20 tysięcy złotych i o tę właśnie nagrodę zawodnicy dziś walczyć będą z takich tematów jak Młoda Polska w muzyce, geografia Australii i Oceanii i trzeci temat to Stanisław Przybyszewski, jego życie i twórczość. Depozytariuszem wszystkich pytań, odpowiedzi i nagród jak zwykle jest pan mecenas Janusz Mika. Panie mecenasie, proszę o pytania z pierwszego tematu. Przewodniczącym jury jest pan profesor Andrzej Makowiecki. Autorem pytań i głównym ekspertem z tego tematu jest pan redaktor Janusz Ekiert. Drugim ekspertem jest pan Zbigniew Pawlicki. I trzecim ekspertem jest pan redaktor Józef Kański. A oto, proszę Państwa, zawodnicy, pan Marek Krukowski i pan Stefan Rynek. Witamy Państwa. Proszę Państwa, panowie spotykają się po raz drugi. Przy pierwszym spotkaniu nikt nie chciał pierwszy popełnić dwóch błędów. Tak więc pojedynek zakończył się remisem, dziś drugie spotkanie i zgodnie z naszymi zasadami, jeśli dziś będzie również remis, to obaj panowie zdobędą prawo do dalszej gry. Może pierwszy przedstawi się, a raczej przypomni pan Marek Krukowski. A więc pochodzę z Kwidzyna, mieszkam w Warszawie, prawie ukończyłem filozofię i zajmuję się filozofią, a także tłumaczeniem literatury pięknej. Dziękuję i o to samo poproszę pana Stefana. Ja pochodzę z Bóbrki, Kośnieńskim. Mieszkam od wielu lat w Tarnowie. Pracuję w Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Dziękuję bardzo. Proszę nałożyć słuchawki. Rozpoczynamy pojedynek. 20 sekund jest na każdą odpowiedź. Słyszą mnie panowie? Tak. A więc czytam. W grudniu roku 1932 Karol Szymanowski pisał w liście o prapremierze swojego nowego utworu. Z utworem tym wystąpił najpierw przed publicznością Poznania, a potem Warszawy. Pisał tak. Wstyd mi wprost mówić o moim sukcesie w Warszawie. Zupełnie a la kiepura. Nie masz pojęcia, jakie ten utwór ma powodzenie u publiczności. Aż mnie to trochę niepokoi, że to może naprawdę popularne świństwo. Który utwór Szymanowskiego odnosił wtedy takie sukcesy? Pan Marek. Więc nie jestem pewien, ale myślę, że chodzi o czwartą symfonię koncertującą. Tak, bardzo dobra odpowiedź, pan Stefan. Nie mam pewności, ale wydaje mi się, że chyba czwarta symfonia koncertująca. Wspaniała odpowiedź. Obaj panowie mieli wątpliwości, ale obie odpowiedzi na szczęście są bardzo dobre. A teraz pierwsze pytanie, ilustrowane i fragmentem filmowym, no i oczywiście muzyką. Proszę popatrzeć, jak toczy się akcja jednego z utworów scenicznych. A pytanie brzmi, jaki jest tytuł i kto jest kompozytorem tego dzieła? Poproszę o film. Pan Stefan odpowiada. Obejrzeliśmy fragment baletu Pan Twardowski Ludomira Różyckiego. Tak, bardzo dobrze. I pan Marek. Pan Twardowski Ludomira Różyckiego. Dziękuję.
Utwór Szymanowskiego, Źródło arytuzy na skrzypce i fortepian, cieszy się światową popularnością. Gdzie, w którym mieście Szymanowski zobaczył sadzawkę nazywaną źródłem arytuzy? Pan Krukowski. Jest na wyspie Ortygi w Syrakuzach. Tak, bardzo dobra odpowiedź. I pan Stefan. W Syrakuzach. Wyśmienicie, dziękuję. I drugie pytanie związane z muzyką. Będzie to pieśń. Po wysłuchaniu proszę podać nazwisko jej kompozytora. Proszę o muzykę. Zamiast słonić gwiazd, aniele te, mój drogi, ja tylko lzy i lzy dziś składam ci pod nogi. Przebacz, że duszy mej ubogie są tak zdrowe, przyjmij chociaż łzy, bo łzy te to łzy moje. Pan Stefan. Więc słyszeliśmy pieśń Mieczysława Karłowicza. I to mi wystarczy, bo tylko o to pytałam. I pan Krukowski. Była to pieśń z erotyków Mieczysława Karłowicza. Dziękuję. Carlo Corsaro, błędny rycerz, walczy o swoje prawa do tronu i zwycięża. Zrzeka się jednak korony i rozdaje majątek ubogim. Który i czyj utwór wiąże się z tą fabułą, pan Marek? Utwór jest Mieczysława Karłowicza i ma dwa właściwie tytuły. Otóż jego polski tytuł jest Biała Gołąbka, w Niemczech został wydany jako Bianca da Molena. Tak, wyśmienita dokładna odpowiedź. I pan Stefan? Chodzi tutaj o utwór Mieczysława Karłowicza, Biała Gołąbka. Dziękuję. I znowu wszyscy posłuchamy muzyki. Proszę popatrzeć, posłuchać, a następnie powiedzieć, kto i pod jakim tytułem skomponował ten utwór, a grać będzie Artur Rubinstein. Pan Stefan? Był to fragment chyba symfonii, czwartej symfonii koncertującej. Karola Szymanowskiego. Tak, dziękuję bardzo. I pan Marek? Chyba czwarta symfonia koncertująca na fortepian z orkiestrą Karola Szymanowskiego. Wyśmienicie, dziękuję. Karłowicz w swojej twórczości rzadko cytował czy też opracowywał melodie ludowe. Wyjątkiem jest kompozycja, którą ukończył w roku 1906 i pisał o tym w liście tak. Starałem się zakląć w nią smutek i niewolę wiekuistą tego ludu, którego pieśni w mym dzieciństwie brzmiały. Czy i o ile mi się to udało, choć cząstkę z tego, co wisi roztopione w powietrzu każdego kątka tych stron, wlać formy utworu orkiestrowego, tego osądzić nie mogę. Które ze swych dzieł tak opisywał Karłowicz? Pan Marek. Rapsodię litewską. Wspaniała odpowiedź. I pan Stefan. Poemat symfoniczny, Rapsodia litewska. Dziękuję bardzo. Za chwilę fragment pewnego utworu. Po wysłuchaniu proszę rozpoznać twórcę i podać tytuł dzieła. Proszę o film. Thank you.
Pan Rymek? Był to fragment baletu pantomimy Karola Szymanowskiego, Harnasie. Tak, bardzo dobra odpowiedź, pan Marek. Harnasie Karola Szymanowskiego. Dziękuję. Po skomponowaniu opery Król Roger Szymanowski powrócił do tematu o legendzie o świętym Porfirym. Opisał tam średniowieczne Palermo i jeszcze raz zajął się przeciwstawianiem miłości duchowej i cielesnej. Gdzie u Szymanowskiego występuje legenda o świętym Porfirym, pan Marek? W powieści Efebos. Wspaniała odpowiedź, pan Stefan. Przyznam się, że nie mogę sobie przypomnieć. W powieści pod tytułem Efebos. A tak. Panie Stefanie, pierwszy błąd, a ja czytam następne pytanie i będzie to pytanie ilustrowane muzyką i filmem, a pytanie brzmi, kto i pod jakim tytułem skomponował ten utwór? Poproszę o film. Pan Stefan? Nie, był to chyba fragment trzeciej symfonii, Pieśń o nocy. Tak, jest to bardzo dobra odpowiedź. I pan Marek? Trzecia symfonia, Pieśń o nocy Karola Szymanowskiego. Dziękuję. W roku 1912 warszawski recenzent donosił, że w Filharmonii odbył się koncert kompozytorski młodego twórcy. Tak pisał. W programie znajdowały się m.in. poematy symfoniczne Bolesław Śmiały, Angeli i Mona Lisa. Z uczuciem głębokiej radości spieszę zaznaczyć fakt dla naszej sztuki korzystny, że pełen nadziei młody kompozytor zerwać nareszcie zdołał pęta, w jakiego skuły wpływy Strausa i Czajkowskiego. O kim tak pisał recenzent, panie Marku? O Ludomirze Różyckim. Wspaniała odpowiedź. I pan Stefan? Pisał o Ludomirze Różyckim. Dziękuję bardzo. Szymanowski poznał się z Różyckim w Konserwatorium Warszawskim w klasie profesora, który uczył harmonii, kontrapunktu i kompozycji. Ten surowy i wymagający profesor uczył kompozycji tylko tych studentów, którzy najpierw opanowali gruntownie zasady harmonii i kontrapunktu. Wcześniej studiował u niego także Karłowicz. Jak brzmi imię i nazwisko tego wybitnego profesora, pan Stefan? Był to Zygmunt Noskowski. Tak, dziękuję bardzo. I pan Marek? Zygmunt Noskowski. Dziękuję. Komentarz literacki do jednego ze swoich utworów Karłowicz rozpoczyna tymi słowami. Siedziałem głęboko zadumany, wpatrzony w martwe, lodowe kwiaty na szybach. Myśli kręciły się w szarym kole, bez uroczej powszedności. Który utwór połączył Karłowicz z tymi właśnie słowami, pan Marek? Poemat symfoniczny Powracające fale. Bardzo dobra odpowiedź, pan Stefan. Chyba poemat symfoniczny Smutna opowieść. Oddaję głos panu redaktorowi Ekiertowi. Nie, Powracające fale. Ale tam o tym właśnie zamrozniętym oknie jest chyba... To się kojarzy też z tym, właśnie z smutną opowieścią. Ja nie wiem zresztą. Sam Karłowicz wyraźnie napisał ten komentarz. Panie Stefanie, rozumiem, że jest to cytat, który był do tego dołączony, ale tak. Jest to drugi błąd. Tak, rozumiem. Bardzo jest mi przykro. Żegnamy pana brawami. Dziękuję za to.
Panie Marku, pozostał pan na placu boju sam, przed panem egzamin, 2500 może pan wygrać, 9 pytań, na 7 trzeba odpowiedzieć, 30 sekund jest na każdą odpowiedź. Pierwsze pytanie jest pana redaktora Ekierta. Podczas seansu spirytystycznego pojawia się duch Barbary Radziwiłłówny. W którym i czyim otworze? W panu Twardowskim, Ludomira Różyckiego. Bardzo dobrze, oczywiście. Karłowicz, biorąc pod uwagę niskie rzemiosło kompozytorskie w Polsce, zwykł mawiać: nie ma rady, trzeba Niemcom wydrzeć wiedzę. U jakich Niemców, kompozytorów, wydzierali wiedzę Karłowicz i Różycki? Karłowicz u Urbana, a Różycki u Heinricha Urbana, a Różycki u Engelberta Humperdinka. Doskonale, dziękuję. Dramatyczne dzieje jednego z dawnych władców Polski natchnęły wielkiego poetę do stworzenia poematu oraz sztuki teatralnej. A na ich kolei tle pewien młodopolski kompozytor napisał najpierw poemat symfoniczny, a następnie operę, która swą prapremierę miała w 1909 roku. Jak brzmi tytuł opery i oczywiście nazwisko kompozytora? I poemat, i opera mają tytuł Bolesław Śmiały, a kompozytorem jest Ludomir Różycki. Bardzo dobrze. Szymanowskiego zawsze otaczał i uwielbiał rój pięknych kobiet, ale żadna nie skusiła go ani urodą, ani bogactwem. Zamiast romansować albo żenić się z nimi, Szymanowski dedykował im swoje utwory. Jak nazywała się wielbicielka, która wysyłała mu czeki na tysiące dolarów, a Szymanowski dedykował jej operę Król Roger? Dorothy Jordan Robinson. Bardzo dobrze. Wśród utworów fortepianowych Ludomira Różyckiego jest opus 4 Gra Fal. Utwór ten był inspirowany obrazem wtedy bardzo cenionego i modnego malarza. Jak brzmi tytuł tego dzieła plastycznego i nazwisko autora? Tytuł jest taki sam, Gra Fal, a autorem jest Arnold Böcklin. Doskonale, świetnie. W pewnych szczególnych okolicznościach spotyka się dwoje ludzi. Ona do niego głośno: ja pana nie znam. A potem półgłosem: odejdź. Słyszysz? Zapomnij. Idź. Co minęło, nie wróci. Te słowa tajemniczej nieznajomej zanotował kompozytor na rękopisie powstającego właśnie utworu jako swojego rodzaju objaśnienie jego treści. Co to za utwór i znowu kto był jego autorem? Ostatni niedokończony poemat Mieczysława Karłowicza, epizod na maskaradzie, opus 14. No tak, bardzo dobrze. Przez opery, poematy symfoniczne i balety kompozytorów młodej Polski przewija się galeria kobiet. Jedna z nich udaje, że jest zakochana, ale tylko udaje, żeby osiągnąć swój cel. Kto odsłonił i w którym utworze odsłonił jej portret przedstawiający ją pod postacią mitycznego potwora? Otóż Leonardo da Vinci przedstawił Gasparę w operze Ludomira Różyckiego, Meduza. Bardzo dobrze. Było to w kwietniu 1937 roku w Krakowie. Krystyna Dąbrowska, Kicia, siostrzenica Szymanowskiego, pisała: gdy skałka już się opróżniła i tłumy powoli się rozchodziły, zaczęli grać. Kto grał? I kto żegnał Karola Szymanowskiego? Więc była to kapela góralska Obrochtów. Już i wtedy... stary Dudziarz Mróz. Tak, muzyka góralska żegnała Szymanowskiego. Proszę pana. Prawdziwych operetkowych szlagierów mamy raczej niewiele w naszej polskiej muzycznej literaturze. Jednakże piosenka Laleczki moje i Sny dziecięce, pochodząca właśnie z operetki napisanej przez jednego z młodopolskich kompozytorów,
która cieszyła się znaczną popularnością, ta piosenka. Jeszcze po II wojnie światowej z pewnością na miano takiego szlagieru zasługuje. Z jakiej operetki ona pochodzi, no i kto tę operetkę napisał? Napisał ją Ludomir Różycki, a tytuł jej był Lili chce śpiewać. Bardzo dobrze. Brawo. Panie Marku, który zestaw pan wybiera? Pierwszy. Zawsze pan wybiera pierwsze zestawy? Tak. Taką decyzję podjąłem jeszcze przed pierwszym startem wielkiej szerzy. Dość dawno. Czytam panu pierwsze pytanie. Karłowicz długo nie mógł zapomnieć swojej młodzieńczej, nieodwzajemnionej miłości do ciotecznej siostry Ludki Śniadeckiej. Echa tej zawiedzionej miłości przewijają się przez utwory pisane nawet wiele lat później. Karłowicz ukrywał jednak osobiste tło swego natchnienia muzycznego. Ludka Śniadecka była córką siostry jego matki. Poemat symfoniczny Stanisław i Anna Oświecimowie, osnuty na nieszczęśliwej miłości brata i siostry, jest reminiscencją jego własnych przeżyć. Żeby zamaskować te analogie, Karłowicz sugerował, że natchnął go obraz pewnego malarza zatytułowany Stanisław Oświecim przy zwłokach Anny. Jak nazywał się ten malarz, zresztą uczeń Matejki? Tak brzmi pierwsze pytanie, a drugiemu pytaniu towarzyszyć będzie muzyka i film. Będzie to fragment opery, należy podać jej tytuł i nazwisko kompozytora. Proszę o film. Zaczynamy mierzyć czas, 2 minuty. Zacznę od pytania drugiego. Był to fragment drugiego aktu opery Karola Szymanowskiego, Król Roger. Tak. Natomiast jeśli chodzi o pytanie pierwsze, tutaj jest pewna wątpliwość, ponieważ różne źródła różnie trochę podają jedną z liter tego nazwiska. Otóż chodzi o Stanisława Bergmana bądź Borgmana. Bardzo dobra odpowiedź. Panie Marku, w tym momencie wygrał pan 5000, a przed panem 10. Też 2 pytania, 2,5 minuty. Na pełną odpowiedź i czytam panu pierwsze pytanie. Tatry i narty pociągały Karłowicza do tak bardzo, że przeniósł się z Warszawy do Zakopanego. Wynajął tam willę i zamieszkał z matką. 8 lutego roku 1909 podczas samotnej wycieczki narciarskiej zginął zasypany lawiną koło turni małego Kościelca. Miał 32 lata. Matka zniszczyła wszystkie jego listy i notatki, twierdząc, że nikt nie ma prawa w nie wglądać, nawet ona sama. Natomiast rękopis niedokończonego poematu symfonicznego, epizod na maskaradzie, oddała jeszcze przed pogrzebem w ręce przyjaciela. Kto otrzymał ten rękopis, proszę podać nazwisko, i co z nim zrobił, proszę powiedzieć dokładnie. A drugie pytanie jest ilustrowane i filmem, i muzyką. A pytanie brzmi, kto i pod jakim tytułem skomponował ten utwór? Proszę o film. Widzisz główkę na pierś białą, łza w oczętach drży. Co się tobie, dziewczę, stało, skąd te duże łzy? Może w chwilach uprzytomnień zwykłych serca mor, czujesz wiązłość dawnych wspomnień, dawnych marzeń czar. Mierzymy czas, 2,5 minuty. Zacznę od pytania drugiego znowu. Otóż jest to pieśń Mieczysława Karłowicza pod tytułem Zasmuconej. Tak. Jeśli chodzi o pytanie pierwsze, to o ile dobrze pamiętam, rękopis ten otrzymał Adolf Chybiński, który miał za zadanie znaleźć kompozytora odpowiedniego, który byłby w stanie dokończyć owe dzieło. I wybrał Grzegorza Fittelberga. Wspaniała, dokładna, cudowna.
Panie Marku, chyba nie muszę pytać, czy w ogóle ma pan ochotę grać w finale? To jest rzecz, którą postanowiłem jeszcze przed pierwszym startem. A który numer pytania pan wybierze? I to też było postanowione przed pierwszym startem? Czyli nie lubi pan żadnych zmian? Nie ma tutaj za wiele czasu i sił na namyślanie się nad takimi drobiazgami. Trzeba być skoncentrowanym po prostu na tym, co się dzieje w pytaniach. Dwie minuty będzie pan miał na odpowiedź. Różycki poznał w Berlinie młodą śpiewaczkę, Stefanię Młaską. Zakochał się w niej i ożenił. Stefania Młaska, potem pani Różycka, śpiewała pieśni, które dla niej komponował. Ale jej nazwisko drukowane jest na kartach tytułowych niektórych dzieł Różyckiego z innego powodu. Na których jego dziełach i z jakiego powodu drukowane jest nazwisko Stefanii Różyckiej? Zaczynamy mierzyć czas. Dwie minuty. Otóż Stefania Różycka opracowywała libretta dla swojego męża. Między innymi opracowała libretto baletu Pan Twardowski i opery Beatrice Cenci. Tak, brawo! Panie Marku, który raz tu stoimy? Dwunasty. To jest dwunasty. No to trzynasty jest przed panem. Panie Marku, nadzieję. Panie Marku, jest pan filozofem, był pan rolnikiem, był pan lektorem języka angielskiego, tłumaczył pan z literatury pięknej włoskiej, kocha pan muzykę i mam nadzieję, że zgodnie z wyborem swoich studiów filozofia kocha pan również mądrość. Co z tych wszystkich rzeczy, które pan robił do tej pory, lubi pan najbardziej? Startowanie w wielkiej grze oczywiście. Ale w pana życiorysie, jeśli chodzi o wielką grę, były też i porażki. Oczywiście. I proszę państwa, jest to zupełnie obojętne, czy ja mówię do pana Marka, no niestety, jest to zła odpowiedź, przykro mi, albo krzyczę, wspaniale, cudownie wygrał pan. Pan Marek ma zawsze tę samą twarz, ten sam wyraz twarzy, szyba, nic nie widać, żadnej radości, żadnych jakichś impulsów. Czy pan w życiu też nie jest nic impulsywny? Ja jestem bardzo impulsywny, tylko tutaj głowa jest tak nastawiona naprawdę na te wszystkie wiadomości, które są potrzebne, że człowiek zapomina o ciele. O radości i o smutku. O emocjach. Tylko pamięta, stara się pamiętać to, co ma do zapamiętania. Dopiero po jakimś czasie przychodzi takie odprężenie i zdolność reagowania. Reagowania jakiegoś. Czyli po prostu w domu na przykład, jak pana ten starszy synek, który nie ma 4 latka, tak? Jeśli się bawi komputerem, to pana to złości, denerwuje i mówi: zostaw to, bo popsujesz komputer. Czy mówi pan: o Boże, jaki on mądry, ma 5 lat, a już go interesuje komputer? To zależy od tego, czy bawi się moim, czy swoim komputerem. Zasadnicza różnica. No nie, również jak bawi się moim, to nie przejmuję się specjalnie tym. I jeszcze takie ostatnie pytanie. I właściwie odnosi pan w życiu same sukcesy. Tak jak ja obserwuję od 10 lat pana starty w wielkiej grze. I właściwie jedyna pana jakaś taka, no nazwijmy, porażka czy niepowodzenie, to było to rolnictwo. I ciekawimy, jak pan to przyjął. Czy uważa pan to za porażkę, czy jakieś kolejne doświadczenie, że nie należy łączyć filozofii z rolnictwem? To nie tak. To właściwie chodzi o to, że to rolnictwo zaczęło się wyradzać w agroturystykę, a ja potrzebowałem spokoju, a nie zamieszania większego niż... Czyli to też nie była porażka. Nie, ja niewykluczone zresztą, że tam jeszcze wrócę po prostu. Natomiast no, moje z kolei zajęcia poza teleturniejowe to są takie zajęcia, które pieniędzy raczej nie przynoszą, więc bo i filozofia... Ja nie mówię, że z czasem tych pieniędzy nie przyniesie, ale tymczasem nie bardzo, a i literatura piękna, którą tłumaczą, okazuje się zbyt ambitna na zapotrzebowanie, społeczne. Panie Marku, serdecznie gratuluję i proszę pana mecenasa o wręczenie nagrody po raz, który to było? Dwunasty. Proszę pana, 20 000 zł, nasza główna nagroda jest dla pana. Gratuluję i proszę przyjechać. I życzę, żeby niedługo była 13. Dziękuję bym bardzo. Tego chciał. 13.
Państwa, a kolejny temat dzisiejszej wielkiej gry brzmi geografia Australii i Oceanii. Pana mecenasa bardzo proszę o pytanie. Proszę Państwa, głównym ekspertem z tego tematu i autorem pytań jest pan dr Stefan Kałuski. Drugim ekspertem jest pan profesor Andrzej Bonasewicz. I trzecim ekspertem jest pan dr Andrzej Gocłowski. Grę z tego tematu, proszę Państwa, rozpoczęliśmy parę miesięcy temu. Jednym z zawodników był pan Adam Rajczyk. Pan wygrał wtedy pojedynek, odpowiadał na pytania ekspertów. Ma już na swoim koncie 2,5 tysiąca złotych. I w momencie, kiedy wygrał te 2,5 tysiąca, musiałam panu grę przerwać, a powód jak zwykle ten sam. Kończył się czas wielkiej gry na antenie. Także dziś pan Adam rozpocznie swój występ od pytań za 5 tysięcy. Panie Adamie, bardzo proszę się nam przypomnieć. Zawód, wykształcenie, gdzie pan pracuje? Wykształcenie średnie, jestem rencistą wojskowym, przyjechałem z Bielawy. Dziękuję bardzo. Proszę się teraz zdecydować, który zestaw pan wybiera za 5 tysięcy. Drugi? Na pełną odpowiedź ma pan 2 minuty. Także nie należy się spieszyć, żeby nie popełnić jakiegoś błędu. Czytam panu pierwsze pytanie. Na mapie Oceanii dostrzeżemy niewielkie wyspy Suworowa. Do którego państwa należą te wyspy? To jest pierwsze pytanie. I drugie. Celem słynnej wyprawy Kon-Tiki było udowodnienie, że tubylcy z zachodnich wybrzeży Ameryki Południowej mogli żeglować do Polinezji. Po 100 dniach tratwa dotarła do archipelagu, w skład którego wchodzi atol Mururoa. Jak brzmi nazwa tego archipelagu? Mierzymy czas. 2 minuty. Jeżeli chodzi o odpowiedź na pierwsze pytanie, to wyspy Suworowa są w grupie Cooka. Należą do Nowej Zelandii. Tak. A celem... Atol Mururoa jest w archipelagu Tuamotu w Polinezji. Wspaniale! Panie Adamie, już przed panem pytania za 10 tysięcy, konsekwentnie również zestaw drugi. I czytam panu pierwsze pytanie. Stolica zachodniego Samoa, Apia, położona jest na jednej z większych wysp, które należą do tego państwa. Jak brzmi nazwa tej wyspy? I czytam pytanie drugie. Rota to polska pieśń patriotyczna, a także nazwa wyspy, która wchodzi w skład najbardziej wysuniętego na północny zachód archipelagu Mikronezji. Jak brzmi nazwa tego archipelagu? Mierzymy czas 2,5 minuty. Stolica samozachodniego Apia leży na wyspie Upolu. Tak. A Rota jest w archipelagu Mariany Północnej, najbardziej wspaniała na południu. Wspaniała odpowiedź, dziękuję. Panie Adamie, dzięki poprzednio przerwanej grze szybciusieńko w ekspresowym tempie dotarł pan do finału. Który pan wziął? Drugi. Pytanie numer 2. I tym razem na odpowiedź ma pan 2 minuty. Czytam panu pytanie za 20 tysięcy. Najwyższy szczyt wyspy Tahiti to wulkaniczna góra o wysokości 2200 metrów nad poziom morza. Proszę podać nazwę tego szczytu. Mierzymy czas 2 minuty. Orohena. Tak, brawo. Koperty i pytania na pamiątkę. Do archiwum. Do archiwum. Tak. Panie Adamie, wszystko pan wie o Australii i Oceanii. Państwo niestety nie słyszeli, jak poprzednio pan wspaniale odpowiadał na pytania w pojedynku i na pytania ekspertów. Dzisiaj również wspaniale.
Czy to są tylko wiadomości z podróży palcem po mapie, a może pan tam był kiedyś? Na razie po mapie. Tylko po mapie. A nie marzą się panu takie wakacje? Tam były takie ślicznie brzmiące nazwy wysepek. Puka, Witilewu i było jakieś takie państewko bardzo ładne na Wyspach Koralowych, Kiribati. Nie chciałby pan tam kiedyś pojechać? Chciałby pan pojechać? A może by pan odkrył tam jakąś małą wysepkę i byłaby to wysepka Adama? Miejmy nadzieję, że jeszcze tak kiedyś będzie. Marzyły się panu kiedyś, no po prostu podróże jachtem, opłynięcie. No tutaj to może nie, wody trochę się boi. Boi się pan wody. Ale samolotem na pewno. A co by pan polecił, no publiczności w studiu, państwu, teraz na wakacje letnie? Jaki region Polski, już nie mówię o zagranicy. No najlepiej Góry Sowie, skąd pochodzę, mieszkam. Czyli autoreklama. Panie Adamie, serdecznie gratuluję, pięknie pan odpowiadał. Panie mecenasie, bardzo proszę o nagrodę. Bardzo serdecznie gratuluję, nasza nagroda 20 tysięcy złotych jest oczywiście dla pana. Dziękuję. Proszę przyjąć. A ja państwu przypominam, że z geografii Australii i Oceanii wygrał pan Adam Rajczyk. Brawa dla pana. Proszę państwa, kolejne minuty Wielkiej Gry poświęcimy życiu i twórczości Stanisława Przybyszewskiego. Panie mecenasie, czekamy na pytania. Ekspertem z tego tematu i autorem pytań jest pan profesor Andrzej Makowiecki. Drugim ekspertem jest pan profesor Mieczysław Dąbrowski. I trzecim ekspertem jest pan doktor Henryk Rogacki. A grę z tego tematu rozpoczynają pani Barbara Sieroszewska i pan Grzegorz Lisowski. Pani Basia jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych, kończyła pani grafikę i mieszka pani w Warszawie, a pan Lisowski ma wykształcenie średnie ogólne i podał pan w swojej ankiecie, że jest pan lektorem języka angielskiego. Może wyjdzie pan uczy? Ja prowadzę małą firmę, która zajmuje się prowadzeniem kursów języka. Dziękuję bardzo, proszę nałożyć słuchawki. Obserwowali państwo grę z pierwszego tematu, więc pamiętają, że jest 20 sekund na pierwszą. Na każdą odpowiedź. Słyszą mnie państwo? Tak. A więc czytam pierwsze pytanie. W latach 1889-1890 w czasie pobytu w Berlinie młody student Przybyszewski prowadził ożywioną korespondencję z młodziutką dziewczyną, mieszkanką Łęgu. Korespondencja ta ma dla badaczy biografii Przybyszewskiego nieocenioną wartość. Jak nazywała się, proszę podać imię i nazwisko, młoda korespondentka pisarza, odpowiada pani Basia. Paulina Pajzderska. Bardzo dobra odpowiedź, pan Grzegorz. Paulina Pajzderska. Dziękuję bardzo. Przybyszewski napisał dwie powieści, które zawierają w tytule słowo dzieci. Jedna z nich to słynne Dzieci szatana. A jak brzmi tytuł drugiej, wydanej w roku 1913, odpowiada pan Grzegorz. Dzieci nędzy. Bardzo dobra odpowiedź, pani Barbara. Dzieci nędzy. Dziękuję. Jak nazywała się opisana przez Przybyszewskiego w Moich Współczesnych demoniczna służąca w domu rodziców, która znęcała się nad zwierzętami i rzucała uroki na ludzi, pani Basiu? Ulicha. Bardzo dobra odpowiedź, pan Grzegorz. Ulicha. Dziękuję. W roku 1902 ukazał się w osobnym druku bibliofilskim esej krytyczny Przybyszewskiego pod tytułem Z gleby kujawskiej. W eseju tym autor formułował przekonanie, iż krajobraz kraju lat młodości odgrywa znaczną rolę w kształtowaniu psychiki twórcy. Kto był bohaterem tego eseju, pan Grzegorz? Jan Kasprowicz. Wspaniale, pani Basia. Jan Kasprowicz. Dziękuję. W czasie tygodniowego pobytu z odczytem we Lwowie w czerwcu roku 1899 Przybyszewskiemu udało się nawiązać aż dwa z licznych swoich romansów. Oba zresztą okazały się wielce brzemienne w skutki dla dalszego życia pisarza. Proszę podać nazwiska
dwóch lwowskich wielbicielek Przybyszewskiego, odpowiada pani Basia. Jadwiga Kasprowiczowa i Aniela Pająkówna. Tak, bardzo dobra odpowiedź. I pan Grzegorz. Aniela Pająkówna i Jadwiga Kasprowiczowa. Dziękuję. Na początku była chódź. To słynne obrazoburcze pierwsze zdanie jednego z poematów prozą Przybyszewskiego, które sam autor nazywał rapsodami. Który z nich rozpoczyna się tymi słowami? Tytuł można podać w wersji polskiej albo niemieckiej. Pan Grzegorz. Toten Messe, czyli Requiem Eternam. Dziękuję, wyśmienicie, pani Basia. Toten Messe. Dziękuję bardzo. W roku 1925 pisarz, pomimo dawnej złej sławy, demoralizatora i satanisty, otrzymał wysokie odznaczenie państwowe. Jak brzmi dokładna nazwa tego orderu, pani Barbara? Krzyż kawalerski Polonia Restituta. Pan Grzegorz? To krzyż oficerski, tak. Polonia Restituta. Tak, i to jest dobra nazwa. Pani Basiu, krzyż oficerski, nie kawalerski. Czyli pierwszy błąd, a ja czytam następne pytanie. Jeden z utworów Przybyszewskiego uznawany był za szokująco niemoralny. Przedstawiał on bowiem kazirodczą miłość brata i siostry. Jak brzmi jego tytuł i jak zwała się owa siostra, kochanka? Pan Grzegorz. Tytuł to jest De Profundis i imię Agaj. Wspaniale, pani Basia. Tytuł brzmi De Profundis, a siostra miała na imię Agaj. Dziękuję. W roku 1892, w czasie przejściowego związania się z polskim berlińskim środowiskiem socjalistycznym i pracy w redakcji Gazety Robotniczej, Przybyszewski napisał apokryficzną odezwę zatytułowaną List otwarty do polskiego ludu. Kto występował jako rzekomy autor tej odezwy, pani Barbara? Ksiądz Piotr Ściegienny. Bardzo dobra odpowiedź, pan Grzegorz. Ksiądz Ściegienny. Dziękuję. Czytam państwu dziesiąte pytanie. W powieści Dzieci Szatana demoniczny anarchista Gordon zamierza rzucić wezwanie społeczeństwu i ładowi publicznemu miasta. Wyzwaniem tym ma być zbrodnicze podpalenie miejskiego ratusza. Kto z polecenia Gordona podpala ten gmach publiczny? Pan Grzegorz. Stefan Wroński. Bardzo dobra odpowiedź, pani Basia. Stefan. Wystarczy, tak? Wolałbym nazwisko. Wroński. Tak. Jakie określenie w pełnym brzmieniu widnieje na grobie Przybyszewskiego w górze? Pani Basiu. No, to już chyba koniec. Nigdy tak nie należy mówić, proszę myśleć. Niestety, nic nie wymyślę. W ogóle pani nie. Potem porozmawiamy za chwilę. Pan Grzegorz. Pisarz wielkopolski, meteor młodej Polski. Wspaniale. Przykro mi, a jakie? Pisarz wielkopolski, meteor młodej Polski. Pani Basiu, ale zapomniała pani, czy po prostu nie zwróciła pani nie, na to? Nie, no ja musiałam o tym czytać, ale zapomniałam. Bardzo mi przykro. Trudno. Panie Grzegorzu, gratuluję. Drugi etap, 2500 pytania ekspertów. Pierwsze pytanie jest pana profesora Makowickiego. Proszę pana, tak, dwa swoje najgłośniejsze dramaty, dwukrotnie, po polsku i po niemiecku, wydał Przybyszewski pod zbiorczym tytułem Taniec Miłości i Śmierci. W wydaniu polskim z 1901 roku pod tym tytułem zgromadził dwa z tych dramatów. Złote Runo i Goście, a w wydaniu niemieckim zatytułowanym Totentanz der Liebe z 1902 doszły jeszcze dwa. Jakie? Dla szczęścia i matka. Tak, dziękuję. Proszę pana, Stanisław Przybyszewski, mając 10 lat, wysłał taki okolicznościowy list
do pewnego bardzo znanego pisarza z powodu pewnej rocznicy. Kto był tym adresatem i z jakiej okazji list był wysłany? Chodzi o Józefa Ignacego Graszewskiego, chodzi o jubileusz 50-lecia tegoż bardzo pisarza. Ja bym pana prosił o podanie tytułu sztuki teatralnej, po obejrzeniu której Przybyszewski powiedział następujące słowa. Ten nikczemny Strindberg nigdy ci, bracie, czegoś lepszego nie napisał. Panu Krumłowskiemu niegodzien rzemyka utrzewików rozwiązać. Tytuł sztuki teatralnej. Bo nazwisko autora jest w cytacie. Czy chodzi o Królową Przedmieścia? Tak. To się wydaje mi prawdopodobne. I pan profesor Makowiecki. Wśród wielbicieli Przybyszewskiego po jego przyjeździe do Krakowa w 1898 roku szczególnie wyróżnił się osobnik, który, jak głosi anegdota, wypowiedział do Przybyszewskiego słowa następujące. Byłbym szczęśliwy, gdybym był cielakiem, z którego skóry pańskie buty wyprawiono. Jak się nazywał i jaka była profesja tego oryginalnego wielbiciela? Był to Zdzisław Gabrielski i był właścicielem największego składu fortepianów w Krakowie. Tak, dziękuję bardzo. Proszę pana, mam pewien cytat. Proszę posłuchać tego tekstu i odpowiedzieć na dwa pytania. Czym on jest i z jaką okolicznością jest związany? A teraz ten tekst. W imię Boga Najwyższego, w dniu 26 września 1931 roku, o godzinie 11 przed południem za pontyfikatu Jego Świątobliwości Ojca Świętego Piusa XI, kiedy Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej prezydentem był profesor Ignacy Mościcki, prymasem i arcybiskupem gnieźnieńsko-poznańskim ksiądz dr August Chląd, pierwszym marszałkiem Polski Józef Piłsudski, ministrem wyznań religijnych i oświecenia publicznego Janusz Jędrzejewicz, wojewodą poznańskim Roger Hrabia Raczyński, kuratorem Okręgu Szkolnego Poznańskiego dr Joachim Namysł i tak dalej i tym podobne. Bardzo proszę o odpowiedź, co to jest za tekst i z jakiej okazji został tak właśnie uroczyście sformułowany? Jeśli chodzi o okazję, to na pewno chodzi o przeniesienie zwłok Przybyszewskiego do grobowca, który tak powstał ze składek społeczeństwa. Natomiast chodzi o to, kto napisał ten tekst, tak? Nie, jaki w ogóle, co to jest? Jak określić ten typ, ten tekst? On ma swoją nazwę. Chyba nie odpowiem jednak. Jest to tak akt fundacyjny, który został wmurowany właśnie w ów grobowiec. Tak się to nazywa. Akt fundacyjny z podpisami tych wszystkich osób, które w komitecie organizującym całą sprawę działają. Dla mnie teraz najważniejsze, czy grono profesorskie uznaje tę odpowiedź? Uznajemy, bo w zasadzie najważniejsza to była sprawa ścisłej daty przeniesienia z grobu z Nanieckich do grobu jego własnego. Dziękuję i pan doktor Rogacki. Wróćmy do świata żywych, to znaczy dziwnie żywych. Jakby pan był łaskaw wymienić imiona czworga bohaterów śniegu Przybyszewskiego. Kazimierz, Tadeusz, Bronka i Ewa. Świetnie. Jak wiadomo z biografii Przybyszewskiego, smutny szatan stale się znajdował w rozmaitych trapatach finansowych. I to nie z przyczyny niewielkiej ilości wpływów, tylko głównie z przyczyny dość lekkomyślnej gospodarki finansowej. I w latach 1898-1900 z tych kłopotów doraźnie ratowały go stypendia twórcze, które ufundowali dwaj wybitni artyści polscy tej doby.
proszę wymienić te nazwiska fundatorów, sponsorów Przybyszewskiego w tym momencie. Chodzi o Józefa Ignacego Paderewskiego i Henryka Sienkiewicza. Zgoda, nie Józefa Ignacego, bo to od Kraszewskiego się podwinął. Ignacego Kraszewskiego i Henryka Sienkiewicza. Tak, dziękuję. Proszę pana, mowa była o Przybyszewskim jako autorze tekstów scenicznych, ale on napisał również tekst teoretyczny dotyczący właśnie twórczości teatralnej. Jak się nazywa? O dramacie i scenie. Bardzo dobrze. Jeśli pan łaskaw, to najpierw cytat, a potem pytanie oczywiste zresztą. Cytat ze Stanisława Przybyszewskiego. Ile razy jakiś dramat pisałem, stawała mi przed oczyma, w jej usta kładłem moje słowa, a wszystko niedopowiedziane i niewypowiedziane wykwitało skalą uśmiechu, tysiączną zmianą świateł i mrocznych cieniów, przeobłóczyło się w zadumanej, tęskniącej, rozpłakanej i zrozpaczonej grze rąk, której z aktorek europejskich dotyczy ta opinia Przybyszewskiego. Sądzę, że chodzi o Eleonorę Duzę. Brawo. Brawo, panie Grzegorzu, świetnie pan odpowiadał. Niestety przerywamy grę. Powód taki sam jak zwykle, brak czasu. Po programie umówię się i w innym terminie dokończy pan. Na razie dziękuję panu bardzo. Ja dziękuję. Proszę państwa, a w następnym programie przedstawię państwu zawodników, którzy walczyć będą o naszą główną nagrodę z takich tematów jak blues wczoraj i dziś, fauna mórz i trzeci temat to wojny polsko-tureckie w XVII wieku. A teraz serdecznie dziękuję publiczności w studio, dziękuję państwu za chwile spędzone z nami. Przed państwem jeszcze długi, sobotni, letni wieczór. Życzę, żeby minął on w pogodnej, miłej atmosferze, a mnie będzie niezwykle miło, jeśli spotkam się z państwem za 2 tygodnie, bowiem bardzo serdecznie zapraszam na następne wydanie Wielkiej Gry, a zatem do zobaczenia.